To jest Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Kolejny punkt naszego programu i jak Państwo widzą, kolejny gość w naszym studiu. Pierwszy dzisiaj, Marek Pyza, Tygodnik Sieci, witam serdecznie. Dzień dobry. Autor zresztą okładkowego tekstu, który teraz możemy Państwu zaprezentować, jak działał i nadal działa Układ Gdański, oczywiście w nawiązaniu do wyborów, które się w Gdańsku właśnie zakończyły, przedterminowe wybory po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wygrywa je wedle wstępnych wyników wyborów sondażowych Aleksandra Dulkiewicz. Popatrzmy na grafikę przedstawiającą wyniki wyborów. Aleksandra Dulkiewicz 84%, to właśnie. Grzegorz Braun 12% i trzeci kandydat, najmniej znany w opinii publicznej, przedsiębiorca gdański Marek Skiba 4% zdobywa wedle tych sondażowych wyników wyborów. My porozmawiamy na temat tego, jak przez lata kształtowała się polityka samorządowa w Gdańsku. Jak narósł ten układ, gdzie powstała ta mała Sycylia, o której często słyszymy, jeśli chodzi o Trójmiasto, kto za co odpowiadał i jak tak naprawdę rządził Paweł Adamowicz. Teraz, kiedy już ta żałoba po jego śmierci minęła, Marek Pyza i Marcin Wikło ujawniają te wszystkie powiązania. Tu widzą Państwo właśnie okładkę Tygodnika Sieci. No i pytanie do Marka Pyzy, współautora tego okładkowego tekstu. Gdzie był największy problem? Za co tak naprawdę można było przyczepić się, mówiąc kolokwialnie, do Pawła Adamowicza? Słyszeliśmy o jego majątkowych zeznaniach, o powiązaniach, jeśli chodzi o układ deweloperski. Co było jego największym przewinieniem? A mamy parę godzin, żeby o tym porozmawiać, bo ten temat jest oczywiście tak rozległy. Piszemy o tym teraz, bo no tak jak powiedziałaś, minęła żałoba, odbyły się już wybory. Nie chcieliśmy na ostatniej prostej kampanii wyborczej włączać się w tę kampanię, chociaż większego znaczenia by to nie miało. Spodziewaliśmy się mniej więcej właśnie takich wyników. Co prawda to są tylko sondażowe z 5 obwodowych komisji, to też tylko w jednej dzielnicy, ale ona jest dosyć reprezentatywna dla Gdańska. Chodzi o Morenę. Miażdżące. I tak też oczywiście musiało się wydarzyć. Wiadomo, była to trochę dziwna kampania, bardzo nietypowa. Wiele środowisk politycznych nie wystawiło swoich kandydatów właśnie z tego powodu. To choćby główny rywal, jeśli chodzi o wybory samorządowe, Kacper Płażyński, nie wystartował. Zjednoczona Prawica w ogóle nie wystawiła swojego kandydata. Bo stwierdzono, że gdańszczanie zdecydowali kilka miesięcy temu, że to Paweł Adamowicz ma przez kolejną kadencję rządzić. Jego tragiczna śmierć miała tego nie zmieniać, dlatego no, ten naturalny następny kandydat, kandydatka, czyli Aleksandra Dulkiewicz. Tak jak piszemy dziś, to oznacza, że w Gdańsku będzie po staremu. Będzie tak, jak było po prostu. Układ będzie miał się doskonale i ci wszyscy urzędnicy, ci wszyscy biznesmeni zblatowani z najwyższymi miejskimi urzędnikami dalej będą mieć się świetnie, będą robić znakomite interesy. Urzędnicy wciąż ci sami będą zasiadać we wciąż tych samych miejskich spółkach. Przypomnijmy, Gdańsk ma udziały, czy to większościowe, czy mniejszościowe, czy nawet samodzielne w około 30 miejskich spółkach. Jeśli popatrzymy sobie dokładnie na to, kto w nich zasiada i zasiadał w ostatnich kilku, kilkunastu, nawet 20 latach, bo tyle rządził w Gdańsku Paweł Adamowicz, to nie znajdziemy tam nikogo spoza środowiska Platformy Obywatelskiej. Oczywiście na tych stanowiskach, na które urzędnicy miejscy mieli wpływ. To czasem był sam Paweł Adamowicz, jak wiemy, chociażby w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, czy w Zarządzie Portu. To byli przede wszystkim jego wiceprezydenci na czele z panią Aleksandrą Dulkiewicz. Chociażby tutaj mówię o spółce Arena Gdańsk. Swoją drogą bardzo ciekawie wyglądają te przepływy urzędników z jednej spółki do drugiej. W przypadku pani prezydent, bo chyba tak już możemy mówić, bardzo ładnie ona wchodziła na miejsce pana Bojanowskiego. Piotr Bojanowski to jest były wiceprezydent Gdańska. Gdy on odchodził ze spółki Arena Gdańsk, na jego miejsce wchodziła Aleksandra Dulkiewicz. Gdy on odchodził ze stanowiska wiceprezydenta, na jego miejsce natychmiast wskakiwała Aleksandra Dulkiewicz. Ale oczywiście to nie koniec. To jest jeden z naprawdę wielu, wielu ogromna przykładów. Ogromna pajęczyna powiązań, prawda, tak, w tym ratuszu.
tę pajęczynę fajnie się rysuje, można powiedzieć. Marcin kiedyś pokazywał państwu na naszej antenie taki graf, który na potrzeby pracy nad tekstem przygotowaliśmy sobie przy okazji tej drobnej pajęczynki, która oplotła PGZ. Pokazaliśmy, ile było tych linków od zarządu spółki do znajomych. Powiem szczerze, że przy tym temacie zrezygnowaliśmy z rysowania tego grafu, bo nie mieliśmy tak dużej tablicy. Po prostu tych spółek jest tak dużo, tych stanowisk jest tak dużo. I ta sieć by się poplątały. To prawda, niewiele można było z tego zrozumieć. Uznaliśmy, że wypiszemy tylko kilka najważniejszych nazwisk i kilkanaście najważniejszych spółek. I to już robi kolosalne wrażenie. Książka, którą napisał Paweł Adamowicz, cytowana przez was w tym artykule, opisuje choćby sukces, jego zdaniem, skok cywilizacyjny Gdańska. To prywatyzacja spółki dostarczającej mieszkańcom ciepło. Już o niej nieco wspomniałeś w naszej rozmowie. To Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Kwota 138 milionów złotych i milion od 2004 roku zarobił na niej właśnie sam Paweł Adamowicz. Ponieważ sam siebie delegował do rady nadzorczej tej spółki. Oczywiście miał takie prawo. Czy to było etyczne? To już gdańszczanie sobie odpowiadają na to pytanie w kolejnych wyborach, nie mając nic przeciwko temu. Ja może zacytuję ten fragment, który przywołałaś. Chodzi o książkę Gdańska jako wspólnota. Ona ukazała się w zeszłym roku, tak tuż przed kampanią wyborczą. Miała przede wszystkim walić w PiS i pokazywać, jaki wspaniały jest prezydent Paweł Adamowicz. Tam jest taki cytat. Jednorazowym, ale poważnym zastrzykiem finansowym dla budżetu była sprzedaż w 2004 roku części udziałów miasta w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej za kwotę 138 milionów złotych. Kwota ta pozwoliła na zapewnienie udziału własnego w procesie aplikowania o środki finansowe w pierwszym okresie członkostwa w Unii Europejskiej. GPEC natomiast zyskał profesjonalnego inwestora branżowego, który przekształcił firmę w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo branży energetycznej. To nie jest oczywiście nowa sprawa, bo sprzed lat 15 już, tylko no, warto pamiętać, że monopoli raczej się nie sprzedaje, bo one nie mają konkurencji, świetnie sobie radzą. Ta spółka przynosiła gigantyczne zyski, została sprzedana za równowartość kilkuletniego zysku i gdyby nie została Niemcom sprzedana, to te pieniądze, o których pisze Paweł Adamowicz, po kolejnych kilku czy kilkunastu latach i tak byłyby w miejskiej kasie, można powiedzieć. No ale tutaj chodziło o zrobienie takiego gdańskiego ratusza, można by takiego rzec. Biznesu. Nie wiem, czy obroniłyby się takie słowa przed sądem oczywiście, bo Paweł Adamowicz i jego współpracownicy mieliby sporo argumentów, żeby pokazać, że zaraz w krótkoterminowej perspektywie to się oczywiście opłacało. No, ale to jest jeden z takich licznych przykładów. My pokazujemy... Tak, ogromna afera, awantura znana na cały kraj, to mieszkanie za grunty, ta deweloperska. No tu się nie zgodzę, że ona jest znana na cały kraj, bo mało kto... jeśli nie nikt dotychczas o tym nie pisał, my pokazujemy, jak ten mechanizm działał. To jest taki program miejski, który polega mniej więcej na tym, że miasto, mając spory zasób różnych gruntów, przekazuje daną działkę deweloperowi. Ten tam sobie buduje swój obiekt, najczęściej mieszkania. Najczęściej mieszkania i część ze swoich mieszkań. O tym, że rządzą w Gdańsku deweloperzy, o tym się mówiło na cały kraj. To prawda, o tym wszyscy mówią, tylko nie wiadomo, na czym to rządzenie polega. Tak. Jak wyglądają dokładnie te interesy firm deweloperskich z miastem. I my to trochę pokazujemy właśnie na przykładzie programu Mieszkania za grunty, bo o co chodzi? Miasto przekazuje grunty deweloperowi, a ten w zamian, jakby w rozliczeniu, przekazuje pewną część mieszkań do puli mieszkań komunalnych, które później miasto może rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców. Tyle, że z jednej strony przy przekazywaniu tych gruntów ich ceny są zawyżane na niekorzyść miasta, tak. A przy przekazywaniu mieszkań te mieszkania, wartość tych mieszkań też jest zawyżana i znów na niekorzyść miasta. Krótko mówiąc, miasto jest dwa razy na tym do tyłu, ale może pokazać, zaraz, zdobyliśmy ileś mieszkań, możemy je teraz rozdać potrzebującym. Tam się robi, kolokwialnie mówiąc, wałki na wszystkim. Potrzebujący, to też opisujecie, że niekoniecznie, bo choćby ostatnia awantura z Gdańskim Centrum Solidarności, którego szefem był człowiek, który posiadał taki lokal.
Bazylkerski, tak. On dostał mieszkanie 65-metrowe. Jak mówią nasi informatorzy, zgłosił w takim wniosku o zapotrzebowanie na mieszkanie, że będzie w nim przebywały, będą w nim przebywały 4 osoby. Podobno mieszka sam, ale musiał zgłosić więcej, żeby dostać tak duży lokal 65-metrowy. I znów miasto tutaj też może się wytłumaczyć, bo przecież mamy przepisy, które pozwalają pewną pulę mieszkań przekazać ludziom, którzy wykonują dla miasta ważne funkcje, na przykład szefują Europejskiemu Centrum Solidarności. Ale jeśli odpowiednie służby przyjrzą się bliżej, a ponoć się przyglądają, to znajdą dużo ciekawsze przypadki dotyczące między innymi posłów, którzy też z tej puli mieszkań komunalnych czerpali, mimo że prawa do tego nie mieli. Takie plotki krążą po Gdańsku. No, mieszkanie komunalne bardzo trudno dostać nawet tym potrzebującym. Tam są długie kolejki, więc sprawa rzeczywiście mocno kontrowersyjna. Zależy, kto kim jest, bo pamiętamy, że pani Magdalena Adamowicz, dziś wdowa po panu prezydencie, otrzymała taki lokal, bardzo duży kawałek strychu, jeszcze zanim państwo Adamowicz się pobrali, kiedy ona była studentką Pawła Adamowicza, mimo że była mieszkanką Słupska, więc ten lokal jej się nie należał, mimo że nie czekała długo w kolejce, mimo że nie była potrzebująca, bo tysiące gdańskich rodzin były w dużo trudniejszej sytuacji. Tak jest, no to ona bardzo szybko, po kilku miesiącach tylko oczekiwania, ten strych dostała. Pięknie go sobie państwo wyremontowali i był on jednym z pierwszych wkładów do tej bardzo szerokiej nieruchomościowej puli Adamowiczów, która później się kręciła w różne strony. No właśnie, no i co na to wszystko Centralne Biuro Antykorupcyjne? Przygląda się, przyglądało się Pawłowi Adamowiczowi od 2013 roku. I co? No i złożyło zawiadomienie do prokuratury. Ta sprawa, jak wiemy, w pierwszej instancji zakończyła się kuriozalnym werdyktem sądu, który stwierdził, że co prawda pan prezydent i pani prezydentowa nie mówią prawdy, ale nie ma co ich karać, bo ma pan prezydent pozytywną prognozę kryminologiczną, tak to się fachowo określa, musiał zapłacić 40 000 zł i dalej miał się świetnie do czasu, kiedy po zmianie władzy w 2015 roku prokuratura krajowa nie postanowiła wrócić do tej sprawy. No i teraz, jak wiemy, mamy kilka procesów sądowych, część z nich w marcu będzie umorzona w związku ze śmiercią pana prezydenta, ale te, w których zarzuty mają pani Magdalena Adamowicz i pani Janina Abramska, czyli teściowa pana prezydenta, no będą kontynuowane, bo czemuż nie miałaby ich dosięgnąć sprawiedliwość. Dokładnie tak, a zresztą Paweł Adamowicz, co mówiła potem w wywiadach wdowa po świętej pamięci prezydencie Magdalena Adamowicz, obawiał się najazdu służb, mówił o tym, instruował żonę, dzieci, jak postępować, kiedy o 6 rano zapuka do drzwi CBA. Tak, i pani Aleksandra Dulkiewicz, pani Magdalena Adamowicz mówią o tym w takim przejmującym tonie, aby wzbudzić jakieś współczucie, jakąś litość wobec tego biednego, szykanowanego prezydenta. Nikt mu o 6 rano do domu nie wszedł, zdaje się, że nie było takiego zamiaru. Wszystko odbyło się według normalnej procedury, prokuratura, zarzuty, akt oskarżenia, sąd, proces. No ale no, trzeba było pokazać, że trwa nagonka. To jest oczywiście ta narracja, z którą od kilku tygodni mamy do czynienia. A czy prezydent miał się czego obawiać? No oczywiście, że miał. I tu mówimy nie tylko o sprawie jego mieszkań, ale mówimy o tym, że służby dopadły część urzędników z gdańskiego ratusza. Co prawda bardzo niskiego szczebla. Tam chodziło o kilka urzędniczek. 5 z nich ma już zarzuty w takim procesie, w którym kilkadziesiąt osób jest na ławie oskarżonych, a chodzi o przydzielanie właśnie mieszkań komunalnych w zamian za łapówki. Tam wielu przedstawicieli deweloperów zasiada na ławie oskarżonych również w tym procesie. Warto pamiętać, co się stało z ludźmi, którzy teoretycznie mieli kontrolować te panie i nie pozwalać na taki proceder. Otóż dyrektor wydziału nadzorującego te panie, pan Dimitris Skuras, stanowisko w Radzie Nadzorczej Gdańskiego TBS, spółka ZOO, czyli firmy zajmującej się budownictwem komunalnym, utrzymał. Natomiast z Urzędu Miasta już wyleciał. Jednak myliłby się ten, kto by myślał, że gdzieś bardzo daleko, trafił do miejskiej spółki Gdańskie Meliorację na stanowisko dyrektora do spraw technicznych. Natomiast został schowany, ukryty bezpiecznie. Oczywiście, że tak. I być może nawet na lepszej posadzie, lepiej płatnej niż w Urzędzie Miejskim. Natomiast wiceprezydent Maciej Lisicki zaraz po wyborach, które się odbyły po wybuchu tej afery, został przesunięty przez Pawła Adamowicza też do innej spółki. Mianowicie trafił do zarządzającej autobusami i tramwajami miejskiej
spółki, czyli też krzywda mu się nie stała, zarabia bardzo dobrze, włos z głowy nie spadł, układ kręci się dalej. Zresztą ta w tej spółce możemy znaleźć i dziś, i w poprzednich latach wielu innych bardzo wysokich urzędników bądź radnych, działaczy Platformy Obywatelskiej. Warto sobie przeczytać o tym labiryncie fuch, jak to nazwaliśmy, bo tak jak powiedziałem na początku, nie ma takiej spółki, w której znaleźlibyśmy kogoś spoza układu. I ostatnim zdaniem, Marku, czy prezydentura Aleksandry Dulkiewicz, jak możemy już mniemać, będzie kontynuacją tego układu? Oczywiście, że będzie, ponieważ ona jest częścią tego układu, była zaufaną Pawła Adamowicza. Też, tak jak powiedziałem, w radach nadzorczych tych spółek się znajduje. Możemy się spodziewać, że ten układ będzie naprawdę pięknie nam się rozwijał. Marek Pyza, publicysta Tygodnik Sieci, dziękuję serdecznie. Dziękuję również. I dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny punkt naszego programu za chwilę. Naszym gościem będzie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zapraszam.